Wspaniały koncert kępnianina tenora lirycznego Dariusza Pietrzykowskiego odbył się w walentynkowy wieczór 14 lutego w Kępińskim Ośrodku Kultury. Było to pierwsze wydarzenie kulturalne organizowane w ramach projektu pod nazwą Kępniani z pasją, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W piątkowy wieczór na koncercie Dariusza Pietrzykowskiego pojawili się bardzo licznie fani talentu artysty, jego znajomi i przyjaciele. Nie zabrakło też najbliższych, czyli rodziców Urszuli i Mariana Pietrzykowskich. Artysta na scenie Kępińskiego Ośrodka Kultury nie tylko śpiewał, ale również prowadził swój koncert, opowiadał o swoim dzieciństwie, wspominał pierwsze muzyczne kroki, szkołę, nauczycieli, mówił o pasji, jaką jest muzyka, którą śpiewa. Bez pasji nie byłbym prawdziwy w tym, co robię. Bez pasji właściwie moim zdaniem sztuka wysoka nie istnieje. To tylko tam jacyś, nie wiem, klezmerzy, jacyś chałturnicy mogą uprawiać pewne rzeczy dla pieniędzy, ale dla mnie akurat finanse nie są najważniejszym aspektem tej pracy. Przede wszystkim jednak Dariusz Pietrzykowski dał pokaz swojego wielkiego muzycznego talentu. Obdarzony pięknym i szlachetnym głosem artysta zachwycił kępińską publiczność. Ta w zamian nagrodziła go wielkimi owacjami na stojąco. Dariusz Pietrzykowski urodził się w Kępnie w 1970 roku. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 3 w Kępnie. Edukację wokalną natomiast rozpoczął w szkole muzycznej w Kaliszu pod okiem Lidii Małachowicz. Następnie kontynuował ją w Bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie Jana Kunerta, którą ukończył z wyróżnieniem w 1995 roku. Obecnie Dariusz Pietrzykowski jest solistą występującym w Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Operze Krakowskiej, Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Operze na Zamku w Szczecinie. Na stałe związany jest z Operą Nową w Bydgoszczy. Podbija serca publiczności, koncertując w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii, w całej Europie i prawie na całym świecie. Współpracuje z większością orkiestr symfonicznych w kraju. Zapraszamy na całą rozmowę z Dariuszem Pietrzykowskim. Io vivo qua di me cielo, sì, io vivo qua di cielo, io...